nie czuję się zestresowany. Wydaje mi się, że wychodząc na boisko czuję ogromną satysfakcję z tego, że reprezentuję swój kraj. Norbert, tak samo poczucie, bo już troszeczkę kurz opadł po Mistrzostwach Europy, uspokoiliście się, poświętowaliście, wróciliście do roboty. Jest w porządku, słońce świeci w spale, ostatnio trochę padało. Tak naprawdę odkąd tu przyjechaliśmy, to trenujemy spokojnie, bez żadnych obciążeń takich sporych. Taki jest też cel, tak mówił trener, aby spokojnie przygotować się do tego turnieju w Chinach. Poza tym jesteśmy tutaj chyba 4 czy 5 dni, więc też nie ma tego czasu za wiele, aby coś wypracować, więc bazujemy na tym, co wypracowaliśmy w poprzednich miesiącach. A nasza baza jest na pewno bardzo wartościowa i mamy spore możliwości. A powiedz, jak w ogóle wyglądało świętowanie? Mieliście okazję troszeczkę rzeczywiście się rozluźnić, czy raczej wiadomo było, że za chwilę obóz kolejny i nie ma czasu na nic luźnego? Nie no, po meczu wróciliśmy do hotelu, spędziliśmy trochę czasu ze sobą, rano był wyjazd na lotnisko. Tak naprawdę wszystko, co robiliśmy, było nagrywane przez naszego operatora Daniela, który on chyba Daniel na imię, który z nami przebywa, który z nami w tym sezonie jest. Później rozjechaliśmy się do domów i przyjechaliśmy tutaj po 3 dniach, więc myślę, że był czas, żeby odpocząć. Każdy spędził ten czas jak potrzebował. A powiedz, dla Ciebie Mistrzostwa Europy, jak na nie patrzysz ze swojej perspektywy indywidualnej, jaki to był turniej? Bo myślę, że możesz mieć dużo zadowolenia w sobie po nim. Myślę, że to był debiut Mistrzostw Europy w bardzo fajnym stylu. Tak naprawdę nie czułem, że gram pierwszy raz w takim turnieju. Byłem gotowy na to, aby dać od siebie cegiełkę na początku do każdego meczu, a potem wierzyłem, że możemy osiągnąć sukces. Potrzebowaliśmy tylko udowodnić to na boisku, aby być lepszym od każdej drużyny, która naprzeciwko nas wychodziła w każdym kolejnym meczu. Cieszyliśmy się z każdej chwili, którą mieliśmy wspólną na tym turnieju. Widziałem taki jeden wywiad chyba Wilfredo. Jeśli chodzi o ten turniej, to powiedział, że najlepsze wspomnienia to są te wspomnienia spoza boiska i wydaje mi się, że to też świadczy o tym, że jesteśmy fajną grupą, fajnie się czujemy ze sobą, a przy okazji gramy w siatkówkę. Czy cokolwiek w ogóle jako debiutanta na Mistrzostwach Europy zaskoczyło Cię w tym turnieju, w tych zawodach? Nie miałem oczekiwań, jeśli chodzi o jakąś organizację albo coś, co może mnie zaskoczyć. Starałem się dostosować do panujących warunków i zasad i po prostu też, aby to nie spędzało mi snu z powiek, tylko żebym mógł spokojnie się prezentować. Ty w ogóle nie sprawiasz wrażenia człowieka, który jest zaskoczony na boisku. Ty wiesz, czego chcesz. Wyglądasz na bardzo pewnego siebie. Czy to jest coś, co właśnie sobie pielęgnujesz w sobie, żeby tak się zachowywać, bo wtedy to lepiej wpływa na drużynę, a gorzej na rywali? Trochę już w siatkówkę gram. To już będzie mój 7 sezon. Potrafię wyodrębnić jakieś rzeczy, które mnie cieszą, które mnie smucą albo które sprawiają, że jestem bardziej skoncentrowany bądź nie. To też wpływa na to, że wiem, czego chcę, wiem, gdzie chcę być i jak chcę się prezentować. Także cieszę się, że w takim turnieju jak Mistrzostwa Europy potrafiłem dołożyć cegiełkę do sukcesu, potrafiłem być dobrym wsparciem dla swoich kolegów z drużyny, którzy również dołożyli cegiełkę i ten końcowy sukces smakuje, tak jak smakuje. Czyli nie stresujesz się na boisku, czy to jakoś umiejętnie chowasz? Myślę, że nie czuję się zestresowany. Wydaje mi się, że wychodząc na boisko czuję
ogromną satysfakcję z tego, że reprezentuję swój kraj, że wokół mnie są moi koledzy, których znam od już powiedzmy szmat czasu i że razem możemy osiągać sukcesy jakby nosząc koszulkę w barwach narodowych. I to jest taka myśl przewodnia, bo chyba nie ma większego wyróżnienia, aby reprezentować swój kraj i być wizytówką na scenie europejskiej i międzynarodowej. Oczywiście najpierw kwalifikacje, no ale nikt nie dopuszcza myśli, że możecie nie zagrać w igrzyskach. Oczywiście to jest wręcz niemożliwe. Myślisz o igrzyskach już troszkę w swojej takiej perspektywie prywatnej? Myślę o tym, że to będzie trudny sezon w przyszłym roku. Myślę też o tym, że biletów na mojej pozycji pewnie będą 3, a chętnych jest może 5, może 6. Ale staram się skupiać na tym, aby być w dobrej formie, aby być zdrowym, aby cieszyć się z tego, co robię. Jeśli będę się dobrze prezentował, jeśli trener będzie mnie widział w składzie, to zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Ty mówiłeś po finale w Rzymie, pamiętam, że taka jedna lektura cię zmotywowała do tego, żeby być lepszym niż byłeś poprzednio, żeby być nie takim samym, tylko lepszym. Czy jesteś już na tym etapie, że czujesz, że jesteś już lepszy, czy jeszcze masz duże rezerwy, czy jeszcze gdzieś ten sufit jest dużo, dużo wyżej? Czuję się lepiej, czuję, że jestem lepszy, ale teraz czytam drugą książkę, jakby kontynuację tej pierwszej, która ma jeszcze więcej, daje mi jeszcze więcej pytań, na które sam muszę znaleźć odpowiedź. I z taką, powiedzmy, takim upgrade'em tej pierwszej, więc być może ten performance będzie lepszy. Jaki ten plan na najbliższe kilkanaście miesięcy do igrzysk? Na najbliższe kilkanaście miesięcy przeczytać jak najwięcej książek, być zdrowym i dalej dawać satysfakcję ludziom z tego, co się robi. O złocie nie powiedziałeś, ale to oczywiste. To tylko sport, ale na pewno to będzie jeden z głównych celów na przyszły sezon.